ramach upamiętnienia 95. rocznicy odzyskania niepodległości Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowało 6. Powiatowy Turniej o Puchar Starosty Dąbrowskiego. Zawody te co roku cieszą się dużą popularnością. W tym roku wzięło w nich udział aż 6 zespołów: drużyny strażaków, policjantów, przedsiębiorców, nauczycieli, pracowników szpitala, a także drużyna Straży Leśnej. Zadowolenia z dużego zainteresowania turniejem nie krył wicestarosta dąbrowski Robert Pantera. Dzisiaj spotykamy się na 6. edycji powiatowego turnieju z okazji odzyskania niepodległości. W minionej kadencji pan starosta Wiesław Krajewski, chcąc uczcić święto odzyskania niepodległości wraz z zarządem, wprowadzono na nowym obiekcie Orlika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, turniej o Puchar Starosty, związany właśnie z świętem odzyskania niepodległości. Myślę, że jest to cenna inicjatywa, która pozwala łączyć sport z uczczeniem bardzo szczególnego momentu historii dla Polaków, jakim było odzyskanie niepodległości. W dzisiejszym turnieju uczestniczy 6 drużyn, reprezentanci różnych profesji. Myślimy, że z roku na rok będzie przybywało coraz więcej drużyn i będzie się cieszył niezmierną, zasłużoną popularnością. Turniej ten to doskonały sposób na upamiętnienie 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadowolenia z kolejnej edycji zawodów nie kryli również jego uczestnicy. Bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa w ogóle powstała. Jest to bardzo dobra inicjatywa i z reguły ten turniej, w zasadzie my uczestniczyliśmy w nim z małymi przerwami, ale od samego początku. Organizacja nie pozostawia żadnych tutaj wątpliwości i zawsze jest dobrze turniej zorganizowany i zawsze jest przyjemna, sympatyczna atmosfera. Bardzo się też cieszymy, że jesteśmy notorycznie zapraszani jako reprezentanci jednej z grupy zawodowej reprezentującej tutaj na terenie Powiścia Dąbrowskiego i staramy się w miarę możliwości, bo czasem nam obowiązki służbowe nie pozwalają uczestniczyć w tym turnieju. My walczymy w każdym meczu o 3 punkty, a końcowa tabela pokaże, jak się to wszystko potoczy. Zmagania zakończyły się sukcesem drużyny nauczycieli. Drugie miejsce podium zajęli pracownicy szpitala, zaś trzecią lokatę zajęła drużyna policji. Zawody te to godna pochwały idea łączenia sportowej rywalizacji i pamięci o naszej historii.